Bon dia. Bon dia. Kurde, co tutaj jest przed środek? A to jest dla kobiety w ciąży, tak? No właśnie. Gdzie Bacardi ma? Bo ja miałem wam to dać, zapomniałem. Jak chcecie, to możecie teraz sobie. Mamy godzinę do bramki, idziemy na lotnisko po pracy i lecimy do Porto. Jesteśmy już na lotnisku, lecimy Wizzarem do Porto, ale jest bardzo mało ludzi. Jest już otwarty boarding, ale jeszcze nikt nie przyszedł. Złapać tylko autobus. Kupiliśmy dwa bilety za 4 euro, dlatego że informacja turystyczna była zamknięta, a wiemy, że są bilety całodniowe za 7,50. No i jedziemy teraz do takiej małej restauracji. To nawet nie restauracja. Do takiego małego baru, w którym jedliśmy już wcześniej. I od 17 mamy meldunek, także to potem. Najlepsza franciszka w Portugalii. Jesteśmy właśnie po obiedzie i idziemy na check-in do pokoju. Byliśmy kiedyś tutaj rok temu. O, i tutaj żeśmy spali? Tutaj albo tutaj, w którejś z tych czerwonych drzwi. I idziemy teraz do naszej ulubionej kawiarni, do której chodziliśmy codziennie na kawę do przemiłego starszego pana. Mamy nadzieję, że wszystko z nim ok w czasie pandemii. Mamy nadzieję, że jest jeszcze otwarte. Także wrzucimy teraz jakiś przebitek. Na garnkach. Piękne są te kafelki w Porto, prawda?
Sylwia, jak się czujesz? Dlaczego? Dźwigam. No wszystko dźwigasz, no. Ja wiem, czy ma żniwa. Żniwa to ma ten trawnik, a ta knajpa to raczej jest pusta, nie? Pewnie ma ceny, wiesz, jakie. A trawniczek jest busy. Ej, patrz, jaki ktoś ma z***ty ogródeczek na tym dachu, co? Co lubimy najbardziej? Lodzik razy dwa. Lodzik razy dwa. Pokażę wam coś, nie? Ja jestem tolerancyjny, nie? Ale ta blondynka tam w tych szpilkach to jest facet, nie? I to jest facet. I to jest, on jest jeszcze w 7 miesiącu ciąży, nie? Zobacz. Ej, nie wierzę, nie? To jest gościu, on ma brodę, nie? To jest ta kombusa wart, czy jaka ma tam miała. Conchita Wurst w 8 miesiącu, nie? Kombusa wart. Zobacz. Chłopaki trenują elegancko. Siemanko, dzień następny. Pijemy sobie herbatkę i szukamy możliwości kupienia biletów dziennych na busa i wychodzimy na kawę. Po południu jedziemy sobie nad ocean na plażę, ale chyba bez kąpieli, bo woda ponad zimna. Także w Porto pokój wynajęliśmy sobie przez Booking, bo wychodziło najtaniej. Takie małe mieszkanko z łazienką. W zasadzie niczego tutaj nie brakuje, oprócz lodówki. Niestety nie ma lodówki, także woda i wino ciepłe. Takie podejście mają Portugalczycy do mask. Kof COVID. W ogóle piękne rzeczy mają tutaj, co? W ogóle mają bardzo dużo takich fajnych ręczych. Ta czaszka jest piękna, taka meksykańska. Mi się podobają tutaj czcionki tutaj.
Super, bardzo fajnie. Sprzątanie od rana. Ale oni mają tutaj z tym wylewaniem wody na te chodniki. Ostatnio jak byliśmy tak samo i to jest zawsze z rana, wszędzie jest pełno wody. Jest. Patrzcie w ogóle jaka drama. No i właśnie tak. Z rana jest chłodno. Jest 17 stopni i idziemy na kawę. Bon dia! Byliśmy właśnie na kawie w tej naszej ulubionej kafeterii Monte Carlo. To link podeślemy wam tam na dole w opisie filmu i polecamy. Bardzo się ucieszył. Super. Także link w opisie, jak będziecie w Porto, odwiedźcie go, będzie mu bardzo miło. Ale te wszystkie malunki są piękne, te budynki. Plan jest taki, idziemy zjeść śniadanie nad rzekę. Kupujemy później dzienny bilet. Pokażemy wam może, w którym miejscu można go kupić. W tamtym roku płaciliśmy 7 euro. Dzienny bilet na autobusy i na pociąg, który można podjechać nad ocean na plażę. To jest około godziny czasu z centrum. I po zachodzie słońca wracamy do Porto na jakąś małą kolację. Bardzo podobna kolejka jak w Como, z tym, że w Como była dużo wyższa. Nawet w takim mieście jak Porto można zjeść tanio, w pięknym miejscu, nad rzeką. Mamy serek za euro, dwa croissanty 80 centów i kiełbasa Continente, picante. Mamy tam jeszcze pedrasa, dzisiaj bez winka rano, na trzeźwo. Sprawiamy gdzie bądziów i element animalny. Informacyjnie, bo my nie przepadamy za takimi atrakcjami. 50 minut za 15 euro. Po rzece w jedną i w drugą stronę. Jak będziecie w Porto, to na dworcu możecie kupić Andante Tour Cards. Jednodniowa kosztuje 7 euro, a dwudniowa, 3-dniowa 14. I możecie wtedy dostać się spokojnie na lotnisko w tej cenie. Możecie jeździć autobusami, metrem. Z tą kartą i dodatkowo jeszcze możecie wyjechać chyba do czwartej czy do, nie wiem, dziewiątej zony, czyli spokojnie ta karta będzie wam obejmować wyjazd do nad ocean. Tamten, no. To jest stąd jeszcze możecie zobaczyć tam na końcu. Jest knajpa, w której jedliśmy wczoraj obiad po przyjeździe. To podeślemy wam link w opisie.
wysiadamy na głównym dworcu, na stacji São Bento i schodzimy na dół do metra, z którego łapiemy kolejkę. Dobra, jednak żeśmy się pomylili, musimy iść na główny dworzec i jechać pociągiem na Aveiro, ale chyba nie zdążymy i będziemy godzinę czekać. No jeżeli jest to żółta linia, to dobrze jedziemy. Jeżeli jest inna, to jedziemy źle, się przyjechać na wycieczkę. Dokładnie jakie ma stacje, bo niekoniecznie możemy dojechać tam, gdzie chcemy. Espinha jest stacją przesiadkową, więc zatrzymuje się chyba zawsze. Także idziemy teraz znaleźć knajpę, w której jedliśmy kiedyś 6,5 euro za obiad. To Patio Diavo. Czyli to, co mi szafie lubię najbardziej. Idziemy do wody. Idziemy do sklepu kupić sobie coś na kolację, bo sklepy są tutaj do 8 albo do 9. A później wracamy na zachód słońca. Zobacz z tyłu. Kupiliśmy sobie kurczaka. 3 euro, winko, bułeczki. No i zrobiliśmy taki trochę myk. Franganizm. Pani wyrzuciła pomidorki, także będzie elegancko. Ale teraz pierwszy raz nagrywa. Stacja, na której wysiadamy i z której wracamy, nazywa się dokładnie tak. Które byś chciał? Wysiedliśmy z autobusu po drodze na lotnisko na Imperialka 4,8.
Kupiliśmy go w mięsnym za 45 eurocentów z butelką. Jak tutaj nie kochać Portugalii?